Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przypadkowego grania, a dzisiaj mamy sobie House Flippera i jest ze mną Wojtek! Jestem, dzień dobry. Będziemy razem lądować, ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, zanim wam pokażę, co się zmieniło od ostatniego live'a, no to mamy taką małą aktualizację, była ona 1 czerwca. Jak widzicie, ja od tego czasu w grę nie grałem, więc nawet nie wiem. Bardzo mnie cieszy fakt, że jest autozapis co 3 minuty, bo wiecie, gdyby był jakiś crash niespodziewany albo coś innego, no to zawsze jest ten zapis co 3 minuty, więc jakby postęp się super dużo nie straci. Widzę, że zmienili wielkość młota i młot ma znaczenie, moi drodzy. No i to jakieś takie inne rzeczorki. A że dzisiaj mamy House Flippera, to właśnie w komentarzu jedziemy z młotkiem wszyscy. Na cześć młotka. Dobra, i my sobie kontynuujemy grę. A może wiertarkę? A może, no i ty wiesz, że ja musisz mnie podważać. No dobra, już skończ. Ostatnio były 2 zapisy live'a na kanale, na przestrzeni czasu one były dość długie i dość spore. Dzisiaj stwierdziłem, że będzie przypadkowe, bo mam ochotę na przypadkowe, tak wiecie, po prostu. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. I Wojtek, wyjaśnij mi, jak to jest, żeby, jak się robi to, żeby te domy kupować i sprzedawać, bo ja tego dalej nie ogarciam. Może też ogarniesz widzę naszym. Musisz o Jezu, co tam myszka tak? Tu się Wojtek zresetowało ustawienie. Oczywiście. Znaczy ogólnie chodzi o to, że musicie, trzeba kupić dom. Moja jaskinia, ten... no. Jaskinia NDC. Trzeba kupić nowy dom, wyremontować go i wtedy są potencjalni kandydaci gotowy, na sprzedaż. Można go sprzedać. Dobra, tak. Ale słuchajcie, myślę, że my dzisiaj polecimy z rysunkiem, nie? Chyba średnio. Możemy. Co? Moje biuro jest bardzo ładne. No tak, ale właśnie nie... Właśnie, jeżeli kupisz sobie nowy dom, to jak naciśniesz Escape, możesz zmienić ten dom na swoje biuro. Aha, i wtedy będę mógł sprzedać ten dom. Tak. No dobra, to może ograniczyć się na jakimś live albo coś. 5 wiadomości na poczcie. O, pięknie. Edward, Mariola, Robert, Angelika i Janusz. Trzeba zająć się ścianą. Czy to będzie coś długiego? Czekajcie. Witam serdecznie szanowną firmę remontową. Boże, Wojtek, nazwali nas firmą remontową. Czy ty to rozumiesz? Jak po prostu czuję się tak godnie, tak dumnie. Andecent Co. Czemu Andecent Co? Andecent Woj. No, Andecent Company. A Wojtek? A po co? Aha, pięknie. Remontujesz. Ostatnimi grzeje. Pięknie. Ostatnimi czasy popadane stały się duże pokoje, o czym świadczy chociażby fakt, że mój sąsiad oraz sąsiadka mojego sąsiada wyburzyli kilka ścian w swoich domach. Również chciałbym, żeby w moim domu wyburzone zostały kilka ścian. Bardzo dobrze, bo ta umiejętność doszła do mnie ostatnio właśnie na live, wyburzanie. Do wyburzenia idealne nadają się ściany między salonem a kuchnią i korytarzem. W dodatku nie tak dawno temu sąsiadka sprzeciwka pomalowała ściany w swojej sypialni na jasno niebieskie i także bardzo chciałbym takie mieć. Co w ogóle plagiator jest gapiacz? Wiesz co, z tego, ksero. Z tego co pamiętam, to jest krótkie zlecenie bardzo. Dobrze. I myślę, że idealnie na właśnie takie przypadkowe. Wierzę, że tak, profesjonalna firma upora się bez żadnego problemu z realizacją mojej prośby bardzo niedużym kosztem. Ślę wraz z szacunku Janusz Sikała. Co? Jak? Sikała? Sikała, tam jest i, Maciek. To jest i? To jest Sikała? Boże, no Kała. Dobra, no, nie, no to będziemy sikać, no co? O! Dobra, brak zadań, bla bla bla. Stan konta. Dobra. I teraz tak, gdzie jest ki... to oni to... Widzę na mapie, słuchajcie, jest na czerwono zaznaczone, że oni chcą tak... Tą ścianę do wyburzenia. Tak, to musisz wyburzać. Dobra. Halo. Halo. No. Jedziesz. No. Przecież... Tak, no uderzaj. Hadzia. Jedziesz po kolei. Jakoś tak wolno to idzie. Właśnie nie wiem dlaczego, ale... Nie, już jest wyburzona, Maciek. Jedziesz następną. One się rozwalą, tylko jak wyburzysz ich kilka. A one się tak się kruszy. Tak, tam jeszcze jedną zostawiłeś. Wiem, tu. O. Nio. Bum. I tu ja tak muszę całość tak... Nie, one już są wyburzone, spokojnie. To czemu? Chociaż... No a popatrz. A, wielkość masz... młota ma znaczenie, dobra. Mój drogi. Ty masz jeszcze słabego młota. A czekajcie, może być jakiś... No czemu nie mogę go... Nie, to... Dobra. A może jednak... No jednak. Czekajcie, zobaczymy, czy w punkcie umiejętności możemy coś sobie właśnie odnośnie walenia młotem zrobić. Demolka. Demolka, no go. To...
Bo już nie masz. Ale jeszcze jedną ścianę. O, znisz jeszcze jeden element. No. Masz jeszcze jeden. Idealnie. Znisz... No to teraz ten tutaj, to. Tak? Tak, teraz tą całą musisz wyburzyć. Tylko pierw posprzedawaj drzwi i pstryczki. Trochę hajsiwa odzyska. Czemu nie mogę tego... Nie gramy w symulator złodzieja, czy ty to widzisz? Patrz, na dole. A czemu tak? Okej. Okay. No ale tam masz jeszcze jedne drzwi, to jeszcze te drzwi wywal. Tak, dobra. Dobra, no i burzysz. I jedziemy, burzu. Burzysz. Hadzia. I chyba ci zaraz padnie skill. Hadzia. Ja nie wiem, o, aż ten. Masz młot. Dobra, już. I teraz tak. Demolka. Moc zwiększenia... Ulepszony młot. Tak. Myślę, że totalnie tak. Czyli mamy... Metalowi. No, dawaj. Ale nie po suficie, panie. Ja tu po ściance jadę, halko. O. No. Widzisz, jak ładnie? Jedziesz, wyburzaj. Wow, jaki ma rozbrysk, słuchajcie. Ale widzę, że masz na dwa ten, bo ja nie pamiętam. Ja chyba u siebie jak grałem, to miałem, wiesz co, już chyba któryś tam poziom. Dziabaj, hadzia. Robimy hadzie. A, bo ja kupię, wiesz co, następnym razem jak cię wbije poziom, to weź sobie wyburzanie szybsze o 25%. To będzie tak, szybciej. Tylko wiesz co, ja muszę tam pewnie Wojtek miną ścian wyburzyć, zanim się wbije wyburzanie na poziomie super turbo dobrym. Jezus. Dawaj. O, cyk. A czemu to, na czym to się trzyma tu? Excuse me. A to na czym się trzyma? What? To są od drzwi. To są od drzwi fulgi. Nad drzwiami. Tak, dobra. To no. I jeszcze tu. Hadzia. No rób. Rób, mój drogi. Jedziesz. Nie jestem lepszy niż Longoska. A co się będzie? Machamy młotem niczym Tarzan na budowie. Ale zarządzi. Zburzy wam ścianki. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, zapraszam na live'a, ja was urządzę. Ja was rozśmieszę. Poprawię tragiczny humor. Co ty się cieszysz tam? Halo? Podważasz moje kompetencje. Pięknie. No wyburzaj tam tą ścianę, nie gadaj, głupot. Jaki głupot? To płota podejść, ty, panie, ty. No że walnął. Wiesz. Dobrze. No czekaj. Pamiętaj, żeby patrzeć sobie na minimapkę, bo wtedy masz dokładnie pokazane, czy dana ściana jest zniszczona, czy nie. Jeszcze ale to. Nie po kanapie. O, już o, wszystko poszło. Tykło. Dobra, tak. 35. Okej, okay, i mamy teraz w innych pokojach inne do sypialnia malu. O. Nie, to zniknie. A tu chyba kontakt leży. Tak. No i teraz mogłem, ty. A tak to nie mówię, od cudzijów mnie wyzywali bezcze. Słuchajcie, ja jestem w głębokiej konfuzji i ten, no dobra. Ale i wiesz teraz... co, wiesz dlaczego? No, mogło no. być dlatego, że ty miałeś tylko wyburzyć ściany, a nie miałeś tego, wiesz. A może. Więc bardzo możliwe. Nie tutaj, tu chyba. Tu? Tak. Tak, senny błękit. Oho, uwaga, jedziemy na senny błękit, moi drodzy. Ja z tego co pamiętam, ile muszę, no bo mówię, za 30 zniszczonych elementów. Świetnie, to trochę jeszcze potrwa. Natomiast ja wiem, że tutaj... A sprzedaj, malowanie. Ja tutaj sobie patrzę, poulepszałem troszkę, no. Ale mamy więcej malowania. W tym samym czasie, w sensie już trzy ściany możemy naraz jakby pomalować. To mnie się bardzo podoba, bo nie ukrywam, że malowanie w tej grze wychodzi mi dość słabo. Jeżeli... Ja nie potrafię malować wałem. Co? Pamiętasz, jak ci mówiłem, że się zmieniło to, że jak się raz pomaluje ścianę, to drugi raz już jej nie trzeba? Tak. Że mówiłem, że to chyba w aktualizacji doszło? No. No to wejdź sobie w ulepszenia i zobacz. Aha, to wiesz, ulepszenie. Maciek. Dobrze. Tak, że nie tracisz po prostu, jak już raz pomalujesz, nie? Senny błękit, moi drodzy. Cały pokój? Tak. No to jedziemy, czekajcie. No chodź tu. A tam, halo, tam domalujesz. O, ten delikatnie się rozpędziłem, Wojtek, ja nie wiem. Ja nie rozumiem, to jest praca artystyczna. No. Ale nie otwierasz? Tak. O, ale widzicie, idzie to sprawnie, naprawdę idzie to sprawnie. I niedomalowane. Jakby taki ten paseczek zostawić? Nie, ja muszę mieć 100%. 100% you said. Tak, a co tu się... O. Szczerze, ten senny błękit jest bardzo, bardzo nice.
O. Happy ma taki w pokoju. Wiem, bo byłem, widziałem na żywo, Wojtek. Aha, widzisz? Pozdrawiamy Happy'ego bardzo serdecznie. On i tak tego nie ogląda, więc... więc wiecie, jak bywa. Tak. To może chociaż zajrzy na odcinek. Piotruś, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dobra, jeszcze tu... A, skończyła się farba. Ja nie wiem. Słuchajcie, ta farba tak szybko się kończy. A wiesz co, zdradzę ci pewnego protipa, którego można zrobić. No, jakiego protipa? Pomalowałeś już połowę pokoju? No. No, tak. Weź jeszcze pomaluj tam, maluj tutaj ten fragment jeszcze do okna. O, tutaj do okna i sprzedaj to i kup nową farbę. A czemu tak? Zobaczysz, bo odzyskasz pieniądze, a jakbyś pomalował całą, to puszkę musisz wyrzucić, nie? No. Więc jak teraz to sprzedasz za 50 i weźmiesz sobie nową, to nic nie straciłem. Tracisz bardzo mało. No ty, tam machlojko, nie wiem, ile jest, 10 chyba. Czy wy to widzicie, jaka machloja się z Wojtka zrobiła? To po prostu jestem przerażony. No, co? Typowy Polaczek. Pięknie, Wojtek. No i właśnie... Co sobie radzić w życiu, nie? Problem jest u mnie, tak. Problem, słuchajcie, jest u mnie z oknami. Nie wiem jak ty, ale u mnie, słuchajcie, ja zawsze, Wojtek, mam problem z tym, żeby malować okna i te wszystkie fugi tu. Nie no. Mają tylko górę i wnętrze okna, plus jeszcze pamiętaj, żeby pomalować to za oknem jakby. O, no, tam, wiem, o właśnie wiem, to. Wiem. No. Cyk. O nie, monitory mi zgasły. W ogóle strasznie ci internet przerywa, wiesz? Dałam ci kamerę. Aha. No. Ale to przerywa mnie na tym speaku jakoś? Tak, przerywa cię po prostu. Coś? Tak, ścina cię, no. Czemu mnie mówiłeś wcześniej? O Jezu, bo myślałem, że się ustatkujesz. No ha. Aha. Co za głupia lampa. Wyjdź mi z tą lampą. Zostaw biedną lampę w spokoju. No, a już się kończy przesyłać, to zaraz wrócę. Dobrze, zaraz wrócę. Te okna to jest pożoga. O, tu te skraweczki, tu jest ładnie zrobione, tu. Jedziemy, moi drodzy, za łóżkiem. Dalej jedziemy za łóżkiem. Proszę bardzo. Jedź za łóżkiem. Właśnie najgorsze są te takie małe elementy, tak, gdzieś tak, tam tak, się... Tak, tak, o, teraz już mnie nie powinno przerywać. Bardzo się cieszę, Wojtek, naprawdę. Mhm. A ty się, mój drogi, poświęć w pełni na nagrywanie. To? Bo widzę, jak mi telefon cały czas świeci na konferencji naszej. No to co? Pięknie! Widzieliście, no halo. Widzieliście go? Esen spać nie może. Jak to nie może? Już pewnie wstał. No, nie spał. Aha, pięknie. O, i te patrzcie, te zakamarki są takie zakreble. Zakreble. Chyba musisz farbę sprzedać. Nie, po co? Ja już kończę zleconko, mój drogi, to jest takie szybkie zleconko dzisiaj. Szybkie zleconko, ale wiesz co, ja bym sprzedał tą farbę i kupił nową, a potem sprzedał. I bardzo mało kasy stracisz. Ale ja też zarobię na tym zleceniu par, 20 tysięcy już mam. No, zarobisz, ale wiesz, zawsze to więcej. Co za cebula jedna. No ale już o 50, to ty się będziesz targował i kłócił, naprawdę. No, oczywiście. Pięknie. Trzeba szukać oszczędności, nie? Halo. A ja już widzę, że ci tej farby nie starczy, więc ja bym to sprzedał i kupił nową, bo ci nie wystarczy. Proszę bardzo, niech będzie, że ciebie nie słucham. Będziesz na 55, no pięknie. Patrzcie, za centuś w ogóle z Gierski. Oho, ho, ho. No i o, widzicie? I jeszcze muszę namoczyć ostatni raz wała. Dobra, jest to... A, jeszcze mamy... gdzieś nie domalowałeś. Okna posprawdzaj. Tak, widzę. Ta lampa w tej sypialni to jest po prostu tragedia i pożoga, słuchajcie. No. Tragedy. Tu. Pyk. No. Mamy. Enter. Mamy. Czy, nie, sprzedaj farbę. No, zarobiłem. Ile? Nawet nie wiem. Nie popatrzyłem. Ale dobra. Zatwierdzamy, moi drodzy. Ukończ. 22,5. Nice. No. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo zacna cena. Kurde, gdybym ja dostał takie pieniądze, to ja bym na YouTubie nie był. Gdybym ścianę wyburzał i malował. Dobra, piej, już co? I bym cebulił na puszkach z farmą. Wojtku, ci pokażę jeden gest tylko do kamery, wiesz? Ty wiesz, który. A, widzę. A, ty widzisz mnie!
Faktycznie, zapomniałem o tym, nie wierzę. Dobra, słuchajcie, mój stan konta to jest prawie 200 tysięcy. Myślę, że całkiem spoko. Kup dom. Nie, to na live zrobimy. Kup dom. Jakie, nie, to czekaj, zobaczymy po prostu, jakie są domy, tak. Przeglądarka. Ja ci powiem, który ja kupiłem. Ja kupiłem, o, ten pośrodku na dole. To? Ja chyba ten kupiłem. Weź kliknij nie, to niego. Ja bym kupił bogatszy. Czekaj, ten kliknij, kupił, albo kliknij ten. W tamten. To jest ten? Jaka rudera, ty zwariowałeś? Tak, to jest ten. Tak, ja kupiłem ten. No ja Wojtek, go ale ja muszę go odremontować jeszcze najpierw, żeby tam mieszkać. No tak. Musisz go oczyścić. Ja na przykład wyburzyłem ściany, dorobiłem ściany. Naprawdę? No tak. O Chryste Panie. Nie, to wiecie, który... No zobacz sobie ostatni dom. Też jest, nie jest ładny. Trzeba będzie go wyczyścić. Ten? No zobacz sobie, jak wygląda w środku. A dlaczego? Słuchaj, aż nie masz takiej tragedii. No, wygląda trochę lepiej, tylko pamiętaj, że musisz w niego włożyć znacznie więcej, bo mam większą powierzchnię, tak? Ale jak weźmiesz sobie te jednopiętrówki... Ale patrz, jak to jest ładny, taki różowiutki. O Boże. Meblowany w ogóle. Jakie to się stało, że są meblowany? Znaczy, ja myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że nie wszystkim się podoba kolor różowy wszędzie, więc będzie ja po prostu, ja bym przemalował sobie, ale słuchajcie, jest umeblowany, nie ma żadnych zacieków, zamazów, wymazów jakichś dziwnych. Moim zdaniem jest pięknie, ty. A bunkier wujka Staśka? Pokaż to, to obok. Który to jest? Różowego, po lewo. To? Po lewo. A to? No. Nie. To kosztuje... Ewentualnie to bym zobaczył. Tutaj kuchnia taka trochę, łazienka też w sumie do remontu, ale... Ale nie jest chyba źle. Zbieram hajs na nowy domek. Cena taka... Znaczy wiesz co, już to czuję, mi się... Wydaje mi się, że wiesz to, że bardziej się opłaca też kupować te tanie i je przerabiać, bo na nich można wtedy bardzo dużo zarobić, więc wtedy możesz kupić lepsze. Tak, to jest prawda, ale słuchajcie, myślę, że będziemy sobie też robić to na live, także ja was na live oczywiście serdecznie zapraszam z Half-Slippera, bo się dzieje dużo. Jak są na live, jak po prostu jak są do wieczności, bo czaty ze mnie grzeją, ja grzeję z czatami, Wojtek ze mnie tam grzeje, płacze i wszyscy całe te... Ale to jestem, ja jestem andec budowniczy i cudowny. No, andec także, budowniczy. Tak. Także tym optymistycznym akcentem zrobiliśmy sobie jedno zelconko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej Housekeepera randomowego, przypadkowego, bo pewnie zapisy z live'a też się będą pojawiały, bo Housekeeper jest spoko i się mega w niego wkręciłem. Także ale czekaj, zanim jeszcze wyjdziesz, to weź doczyść tą łazienkę tam. Halo, masz syf. To nie łazienka. Nie, to łazienka. Chociaż to jest z zewnętrznej strony chyba. No właśnie. Ewentualnie tu spróbuj też, chociaż nie, to z tyłu. Weź tą wyciś tam, halo. Jak to się wydarzyło? Coś tu jest... Nie. Na wysokości łazienki. Okna. Parapet spróbuj. O widzisz, no pięknie. I zniknęło. I czyściutko. Słuchajcie, mój dom, ja tu już z mapą latam. Mój dom jest piękny, cudowny. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był ze mną oczywiście Wojtek. Byłem. Byłem też ja, a dla was Lowki, Kiski, Besowski. Buziakuję was bardzo serdecznie i słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku, nie tylko z przypadkowego, ale też z innej serii. Także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! Pa!